Naukowcy opracowują coraz to mniejsze i mniejsze aparaty fotograficzne. Co więcej, te maleńkie aparaty są w stanie robić coraz lepsze zdjęcia. Doskonale udowadnia to najnowszy miniaturowy aparat fotograficzny opracowany przez badaczy ze Stanów Zjednoczonych. Za sprawą technologii metapowierzchni wspomniany aparat potrafi rejestrować kolorowe zdjęcia o jakości porównywalnej do jakości zdjęć wykonywanych za pośrednictwem obiektywów około 500 000 razy większych niż ten konkretny aparat. To niewielkie urządzenie może znaleźć wiele zastosowań, na przykład w medycynie czy robotyce. W omawianym aparacie wspomniana metapowierzchnia zastępuje stosowane zwykłe plastikowe lub szklane zakrzywione soczewki. Szerokość tego materiału wynosi zaledwie 0,5 mm, a jest on pokryty ponad 1,5 milionami cylindrycznych słupków. Każdy z tych słupków został zaprojektowany tak, aby jak najlepiej uchwycić to, co znajduje się przed kamerą. Co ciekawe, miniaturowy aparat nie byłby w stanie robić tak szczegółowych zdjęć, gdyby nie sztuczna inteligencja. Jego algorytmy wykorzystują techniki uczenia maszynowego, aby redukować rozmycia i inne zniekształcenia, które z reguły pojawiają się w przypadku kamer o tym rozmiarze. Metapowierzchnia aparatu wykonana jest z przypominającego szkło związku zwanego azotkiem krzemu. Ten nie od dzisiaj jest wykorzystywany w elektronice, co oznacza, że produkcja mini aparatów na komercyjną skalę nie byłaby zbyt dużym problemem. Co ciekawe, opracowanie tak maleńkiej, a tak sprytnej kamery rysuje ciekawą przyszłość dla smartfonów. W przyszłości urządzenia te mogą wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj. Moglibyśmy zamieniać całe powierzchnie w aparaty o ultra wysokiej rozdzielczości. Nie potrzebowałbyś zatem trzech kamer z tyłu swojego smartfonu, gdyż całe jego plecy mogłyby być jednym wielkim aparatem, powiedział Felix Hajda z Uniwersytetu Princeton, jeden z autorów pracy poświęconej miniaturowej kamerze. A wy, co sądzicie o takich rozwiązaniach?